Dzięki Ci, Duchu Święty. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz i chcę, żebyście przyszli z tym do przodu. Nie przekazałem słowa wiedzy w tej sprawie, ale jeżeli jesteście parą i staraliście się zajść w ciążę, to proszę, żebyście opuścili swoje miejsce i przyszli teraz do przodu. Oczy. Proszę, żeby ci, którym poprawił się wzrok, przyszli tutaj. Chcę, żeby parę osób złożyło świadectwo o uzdrowieniu oczu. Chodźcie tutaj, chcemy usłyszeć parę świadectw o uzdrowieniu oczu. Wcześniej słyszeliśmy o uzdrowieniu uszu, teraz o uzdrowieniach oczu. A potem chcę, żeby przyszły pary. Bóg uzdrawia z raka. Jest tu ktoś z rakiem, Bóg cię uzdrawia. Gromię ducha śmierci i raka nad twoim życiem. Jeżeli oglądasz to w telewizji i masz raka, a nie ma cię na tym nabożeństwie, to przyjmij swoje uzdrowienie. Niech moc Boża zstąpi na ciebie teraz. Przyjmij teraz swoje uzdrowienie, gdy oglądasz to nabożeństwo przebudzeniowe z 20. rocznicy Toronto Blessing. Czy może przyjść parę osób, które złożą świadectwo o uzdrowieniu oczu? Niech przyjdą na podium, a potem pomodlę się o pary. Włożę ręce na każdego z was. Już za chwilę. Oto co zrobię. Po prostu powstańcie. Niech każda z tych osób wstanie, bo chcę to ustalić. Jeżeli przyjąłeś uzdrowienie i już doświadczasz co najmniej 80% poprawy, którejkolwiek z wywołanych dolegliwości to dotyczy, czy jakiejkolwiek rzeczy, o którą się modlono, jeśli masz co najmniej 80% poprawę, pomachaj obiema rękami, chcę cię zobaczyć. Chcę, żeby wszyscy, którzy podnieśli ręce, też przyszli do przodu. Szybciutko przyjdźcie do przodu. Co najmniej 80%. Chcemy błogosławić Ojca za to, co czyni. Za chwilę poślemy zespół usługujący, aby modlił się o pozostałych. Ale teraz chcę usłyszeć świadectwo.